Sponsorem programu jest Imperium Telekom, dostawca światłowodowego internetu i cyfrowej telewizji kablowej. Andrzej Wałżyczek, program z kamerą wśród ludzi. Witam się dzisiaj na sportowo, dlatego że o sporcie będzie mowa, a dokładnie o futbolu amerykańskim. Gościmy na ulicy Jasnej w hali sportowej, gdzie odbywa się taki doroczny nabór do drużyny Gliwice Lions. Ten otwarty trening, jak widzicie za moimi plecami, jest już w toku. Jednak zanim się zaczął, miałem okazję porozmawiać z Pawłem Hermanem, rzecznikiem prasowym Gliwice Lions, na temat tego naboru. Za chwilę zaczynacie doroczny nabór, moglibyśmy powiedzieć z angielska taki draft. Zgłosiło się około 30 chłopaków. Ilu z nich ma tak naprawdę szansę na to, żeby dostać angaż w drużynie? Po pierwsze, mała korekta, bo zgłosiło się więcej osób. Już teraz dostaliśmy informację, że nie wszyscy wypełnili formularze, więc będzie więcej osób. Finalnie ile zobaczymy. Jeżeli chodzi o szansę, tak naprawdę ma każdy. Każdy, kto przychodzi, ma szansę bez względu na to, czy jest gruby, chudy, wysoki, niski. Ale 30 osób przyjmiecie? Jeżeli będą spełniać nasze wymagania mentalne, jeżeli będą faktycznie zdeterminowani do pracy i będą systematycznie pracować, jak najbardziej. Wiadomo, że dzisiaj jesteśmy po to, żeby zobaczyć, jak w takich podstawowych elementach będą się zachowywać. Tak będziemy sprawdzać szybkość, dynamikę, zwrotność, tak? Również będzie siła. Jeżeli przejdą ten pierwszy etap, to tak naprawdę to jest dopiero początek, tak? No właśnie, co dzisiaj ich czeka? Dzisiaj ich czekają różne takie drille, właśnie wspominałeś o drafcie. To właśnie w tym drafcie, wcześniej na wzór właśnie tego draftu, będziemy takie ćwiczenia przeprowadzać. Będą różne stacje, zawodnicy będą przechodzić z jednej do drugiej i będą wykonywać ćwiczenia, które wcześniej opiekunowie danej grupy będą im przedstawiać. Więc zarówno będą nad siłą, szybkością, jak i dynamiką dzisiaj pracować. Wspomniałeś już trochę o tym, że futbol amerykański to jest taki sport, gdzie każdy znajdzie swoje miejsce, niski, wysoki, chudy, gruby, dla każdego znajdziecie specjalizację. Pod kątem fizycznym, tak, dokładnie. No bo są takie pozycje, które wymagają większych gabarytów, tak, plus 100 kilo, którzy muszą blokować, żeby inny zawodnik, na przykład ten mniejszy, bardziej zwinny, mógł przebiec, tak. Więc to są elementy bardzo powiązane ze sobą, dlatego pod kątem aspektów fizycznych nie ma ograniczeń, tylko tak jak mówię, szukamy osób, dla których sport to nie jest coś totalnie nowego. Osoby, które wiedzą, jak wygląda cykl treningowy, są systematyczne, zmotywowane do pracy, tak, po to, żebyśmy mogli realizować nasze cele. Tak. A że mamy cele najwyższe z możliwych, no to też potrzebujemy ludzi, którzy nie mają problemów z takimi podstawowymi aspektami przygotowania sportowego. Frekwencja dopisała, na pewno jest w tym też troszeczkę elementu tego, że mieliście udany sezon, który się zakończył awansem, powrotem do pierwszej ligi. Czego oczekujecie, że tak powiem, w następnym sezonie w takim razie? No cele tak naprawdę, zarówno jeżeli o ten poprzedni sezon, jak i następny, zostały ustalone rok wcześniej. Tak? Mamy plan do 2018 i tak naprawdę ten awans to był dopiero pierwszy etap z tego całego planu. Więc teraz, jeżeli chodzi o kolejny sezon, mamy w celu awans do playoffs i walkę o mistrzostwo. Więc tutaj tak naprawdę nie zmieniają się cele, zawsze mierzymy najwyżej, bo też wiemy, że mamy do tego narzędzia, mamy do tego ludzi i jest to do zrealizowania. Zeszły sezon najlepiej to pokazał. Wejście do Top Ligi jest już w planie? Jak najbardziej, oczywiście. W 2018 czy wcześniej? Czas pokaże. 2018 to już powinniśmy być zadomowieni, tak? Więc chcemy tą drogę możliwie szybko skrócić. Jak będzie, czas pokaże. Fajnie, że jesteście tutaj, to jest pierwszy krok za Wami, ale przed Wami jest jeszcze masa innych etapów do wykonania. Statystycznie rzecz biorąc, z Was powinno zostać 2-3. Więc jedyne co, po prostu dowodnicie sobie, że to właśnie Wy jesteście, bo będzie dużo po drodze problemów, narzekania ze strony kobiet, matek, innych tam spraw firmowych, zawodowych, mniej zawodowych. Ale jeżeli chodzi o naszą organizację,
mierzymy najwyżej możliwie w Polsce, więc potrzebujemy tylko i wyłącznie najlepszych. Dlatego mam nadzieję, że dzisiaj zaprzeczycie statystykom i zostaniecie z nami. Powodzenia. Tyle. Sprawdzacie nowych zawodników do drużyny. Jak im idzie chociażby tutaj w skoku w dal? No, przekrój zawodników jest bardzo duży. Mamy zarówno takich gabaretowo większych i mniejszych. No i generalnie dla każdego tutaj się znajdzie miejsce. To wyznacznikiem akurat będą nie tylko odległość, także ważne są gabarety zawodnika, więc przede wszystkim będziemy patrzeć na to, na zaangażowanie do każdych ćwiczeń, a kolejną sprawą będą dopiero konkretne wyniki, no bo wiadomo, nie oczekujemy od zawodnika, który waży ponad 100 kg, żeby biegał tak szybko jak zawodnik, który waży 60 kg, a też nie wymagamy od zawodnika 60-kilowego, żeby wyciskał 100 kg ponad 20 razy, więc to tak jak wiemy, no futbol amerykański jest to sport kompletny i tutaj miejsce się znajdzie dla każdego. Ale widzę tutaj w chłopakach potencjał. Ważne, że właśnie mają duże zaangażowanie i wydaje mi się, że na pewno będą z nich dobrzy zawodnicy. Widzimy tutaj 4 sekcje na hali rozstawione. Co mają sprawdzać te ćwiczenia? No tak jak mówiłem przed chwilą, no, będziemy sprawdzać pod względem dynamiki, siły na ciężarach i przede wszystkim podejścia. Chcemy zobaczyć, czy zawodnik naprawdę nadaje się do uprawiania sportu, bo z każdego można tak naprawdę stworzyć zawodnika, zależy to od niego, czy będzie chciał. Sport wymagający. Jak najbardziej. Przyszliście tutaj na trening Gliwice Lions otwarty. Dlaczego? Chcemy się dostać do drużyny. Chcę się spróbować we wszystkim. Ale futbol amerykański to jest dla Was jakaś taka pasja od dawna, czy chcecie zacząć? Spróbować zawsze trzeba, nie? No, przede wszystkim spróbować. Znaczy od dziecka mi się podobał akurat futbol amerykański. Taki brutalny sport, można powiedzieć. A jakieś doświadczenie już sportowe macie? Piłka nożna tylko. A ja tylko w sztuki walki. No, może się przydać. Może się przyda. Zobaczymy, jak to będzie. Jak na razie wrażenia po tych pierwszych ćwiczeniach? Bardzo fajnie. Bardzo fajnie, na razie jest okej. Dobre wyniki? Zobaczymy, nie? To się okaże. Tłoczno dzisiaj na hali, ale również na trybunach. Kilka miejsc jest zajętych. Parę osób przyszło obserwować dzisiejszy otwarty trening Gliwice Lions. Jak się podoba? A tutaj Sandry Chłopak gra, także. Ja lubię bardzo ten sport, lubię to oglądać. Jeździmy na mecze, na wszystkie jak możemy. I przyjechaliśmy właśnie ze znajomymi, bo postanowili też dołączyć do tej drużyny. No i przyszliśmy ich pooglądać. Czekamy na nich teraz. Skąd pomysł, żeby tutaj dzisiaj przyjść na ten trening otwarty? Ponieważ kiedyś już grałem w Lionsach i stwierdziłem, że najwyższy czas wrócić do tej dyscypliny, bo jednak w Gliwicach mamy dużo kibiców, sponsorzy są, więc sport się rozwija. Ku lepszemu, bo pamiętam początki, to ciężko było. Na razie, jakie wspomnienia z tego pierwszego okresu? Super, polecam każdemu. Kto nie miał jeszcze do czynienia z futbolem, to polecam. Drużyna, rodzina, pasja. A jak forma w porównaniu do poprzedniej rośnie? Myślę, że rośnie, bo wcześniej troszeczkę większy byłem, teraz 30 kg mniej, więc Do przodu, ku lepszemu. Doświadczenie, rozumiem, na pewno działa tu i na Twoją korzyść. Tak, myślę, że tak, ale jest dużo nowych ludzi, młodych, też dobrze wyglądających i sprawnych fizycznie, więc jest ciężko. Nie wypominając wieku, pan tu generalnie trochę seniorem jest wśród tych ludzi, którzy chcą do drużyny się dostać. Skąd taki pomysł, żeby tutaj dzisiaj przyjść? Od kolegi z pracy. Jest tam trener. I na wieku 400 lat przyszedłem trochę poćwiczyć. Z jakimi nadziejami? No z dobrymi, żeby jak najdalej zajść. Ewentualnie jak się uda dostać do drużyny? Taka, że tak powiem, przygoda sportowa? No, przygoda sportowa, żeby coś tam życia jeszcze mieć. A jakieś doświadczenie sportowe już jest? Żadne. No, czyli zupełnie... W lotki grałem.
zdobyłem kilka tam mistrzostw. Na razie widzę dość tak intensywne ćwiczenia. Jak efekty, wyniki? No, słabe. A może i dobre, nie wiem. Na mój wzrost, na moją wagę. No, warunkami fizycznymi na pewno to jest duży atut. Tak, bo tak. Przed zawodnikami i trenerami, z którymi mieliśmy okazję dzisiaj rozmawiać, jeszcze dużo pracy. Ten trening jeszcze będzie trwał. My już opuszczamy halę przy ulicy Jasnej. Wyniki naboru wszyscy będziemy mieli okazję poznać przy okazji nowego sezonu, w którym Gliwice Lions będą rywalizować w pierwszej lidze futbolu amerykańskiego. Ja się już z Państwem dzisiaj żegnam. Zachęcam do zgłaszania na nasz adres mailowy propozycji kolejnych tematów naszego programu. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Sponsorem programu jest Imperium Telekom, dostawca światłowodowego internetu i cyfrowej telewizji kablowej.